No to mówiąc, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz siedzę po tej stronie, mimo że bardzo często jestem po drugiej, tak jak Państwo. Także dziękuję. W charakterze młodego i też w charakterze nie wiem do końca, czy ryby, czy ichtiologa. W sensie, czy mam opisywać, czy proponować. A ponieważ wiadomo, ryby głosu nie mają, to zacznę od tego ichtiologa. Z pytaniem najpierw ageism, przez nie, czy mówi, kto z Państwa ma mniej niż 25 lat? Proszę bardzo, się rękę. Nie. Sport. No to powiem tak, to jakiś rekord, jeśli chodzi o te debaty Fundacji Batorego i do pozytywy. Druga krytyka. Do pozytywy. To i tak jest na to reprezentacja w stosunku do tego, jak się kształtuje tak zwany establishment. Establishment to jest to, co krytykujemy w internecie, tak samo jak państwo, to jest to, co odpowiada za to, że śmieci są na przystanku wysypane i że pociąg się spóźni. To tyle jeśli w kwestii definicji pojęć. Bo jak wiadomo, te pojęcia się definiuje w dużym stopniu wirtualnie, w sferze idei, a niekoniecznie odnoszą się do rzeczywistości. A taka jest prawda, że to, co nazywamy bultem młodych, tutaj jest takie pytanie po tym tam, co robić, jest też, czy młodzi się odnajdą, jakie mają perspektywy. No więc powiem tak, nie odnajdą się i nie mają perspektyw. Jakbym miał określić to jakimś takim skrótowym hasłem, to byłoby no future. Mocno już zszarzałe, punkowe hasło z końca lat 70. Jak zobaczycie, dla mnie takim symptomatycznym wyrazem tego buntu, tej rewolucji, która tyle zaskoczyła, był Korwin Mikke, w sumie wielki przegrany, tak można powiedzieć, z tych wyborów prezydenckich, który na wieczorze wyborczym po pierwszej turze powiedział: młodzi muszą mieć więcej do powiedzenia, muszą mieć większy udział w polityce. Tak? Powiedział to pan w muszce 73-letni. Ja powiem tak, dla mnie to już było obleśne po prostu, bo to już kojarzyło się jakimś takim rodzajem wykorzystania. Tak? Znaczy, jakby paradoks tego, że ktoś taki mógł to powiedzieć, jakby z zimną krwią na poważnie, pokazuje, jak bardzo mówienie o tym buncie młodym, jak bardzo nie dostrzegamy, albo nie, jakby nie chcemy dostrzegać, czy nawet uczestnicy tego, co nazywamy tym buntem. Ja też uważam, że to jest na wyrost mówienie o buncie. Nie dostrzegają pewnych jego skutków oraz pewnych przyczyn. Jeśli chodzi o przyczyny, to było bardzo dużo powiedziane i też nie chcę powtarzać, ale polska polityka miała swój wymiar transformacyjny przez pierwszych 10 lat. Skończyło się to więcej, 15. Wejście do Unii, które się wyłączy mniej więcej w tym samym czasie, nowy podział na scenie politycznej, przejście z fazy transformacyjnej do podziału PO-PiS. Między dwiema partiami, które jak zobaczycie, czym się różnią, kiedy rządzą, no to tym, że PiS chętniej wsadza swoich do więzienia. Jeszcze nie zaczął wsadzać przeciwników, tak? PO w zasadzie mniej chętnie. Ale jeśli chodzi o takie podziały w sferze realnym, one były bardzo niewielkie i ta koalicja PO-PiS dlatego była tak bardzo realna, bo wielu z tych ludzi równie dobrze mogło znaleźć się po drugiej stronie. Ponieważ realne podziały były małe, trzeba było wynaleźć język emocji, który wprowadził podział wirtualny, tak? Który był językiem agresji, nienawiści i to się wzmacniało. Dla ludzi tutaj siedzących nie podnieśli ręki, nie patrzyłem, a jak się pytałem. To jest w ogóle symptomatyczne, że. Masz różne dla siebie, czekaj. Tak podejrzewałem, że się może złapać. Dla pokolenia tutaj głównie występującego, czyli tego 30+, jeśli coś jest, nie ma przeżycia pokoleniowego, gdyby coś nie miało być, to byłoby wejście do Unii, Erasmus i rządy PiS-u, tak, w jakimś stopniu. Stąd pokolenie 30-latków. Komorowski jako w jedynej grupie wiekowej wygrał. Natomiast dojmującym doznaniem dla tych ludzi, którzy weszli w swoje życie polityczne po roku 2005, a zwłaszcza 2007 przede wszystkim, jest to, że mamy jakiś podział, w którym dwie grupy starszych panów, bo to głównie są panowie, okładają się wyzwiskami. I przede wszystkim to też jest kwestia języka, jakiego używają. To jest w dużym stopniu język, jakim się posługiwali przez całe swoje życie polityczne, czyli mniej więcej od lat 80. Bo to jest to pokolenie, to nawet nie jest 25 lat, proszę Państwa, tak? Mówi 25 lat od transformacji. Jeśli jest jakiś realny podział, który tu występuje, to że to jest 10 lat od zakończenia jakiegokolwiek istotnego projektu politycznego, jaki w Polsce wystąpił, czyli wejścia do Unii Europejskiej. Od tego czasu nie było projektu politycznego i politycy nawet nie udawali, że go wynajdą.
Donald Tusk znalazł sobie świetne uzasadnienie pod tytułem modernizacja bez poczucia wyższości. Tak dorabiam Sienkiewicz, tak uzasadniam, to jest bardzo ładne określenie, które dorabia się do tego, żeby po prostu utrzymać władzę. Kiedy jestem pytany o obecną formację rządzącą, to widać, że jej niedostosowanie do jakby realiów jest mniej więcej takie, ja nie porównuję bynajmniej systemów ani jakby charakteru tej formacji, jest mniej więcej takie, jakie miało PZPR w roku 1988, czyli tuż przed upadkiem, co jest, bym powiedział, bardzo optymistyczne, dlatego że, jak Państwo wiecie, bardzo łatwo udało się przebrandowić i zdobyć władzę 4 lata po jego oddaniu. Natomiast no, pytanie, czy ta spójność tej formacji będzie tak duża. I wracając do meritum, w związku z czym, jeśli jest tak, że mamy całe pokolenie, które nie spotkało się nawet z próbą jakiegoś zaadresowania tematów dla niego istotnych, i to też się zgadzam, że to nie będzie jeden temat, to w tym momencie, jeśli były dwie rzeczy, które Państwo powinniście przeczytać czy usłyszeć na temat tego, co nazywam to buntem pokoleń, to był jeden ciekawy wywiad Szlendaka w Polityce, profesora Szlendaka, i drugi ciekawa rozmowa Santorskiego w Tok FM. I to jest tak, że ci ludzie w dużym stopniu żyją w bardzo różnych sieciach, w bardzo różnych podgrupach. Tutaj w tych badaniach, które dotyczyły teoretycznie bardzo istotnych rzeczy z punktu widzenia zwłaszcza młodych, czyli tych kwestii tożsamościowo-ideowych, poparcia dla związków partnerskich, tam aborcji, wolności słowa, wcześniej to wydawało się, że to będzie jedna grupa. Tak, ludzie, którzy mają poglądy bardziej konserwatywne, bardziej liberalne. Otóż okazuje się, że można być za wolnością słowa, a jednocześnie nie być zwolennikiem związków partnerskich. Chodzi o to, establishment w tym kraju, to tak ludzie się dziwią, mamy dwie partie prawicowe. Teraz właśnie weszła partia taka radykalno-narodowa, tak? No bo tak można określić retorykę Kukiza. Co nie jest wcale też, żeby na to zwrócić uwagę, a propos wykorzystywania młodych, tak? Przez starszych panów. Przecież bynajmniej ludzie, którzy głosowali na Kukiza, nie mają takich poglądów. Na niego głosowali zarówno prezesi banków, jak i lewicowi szefowie kulturalnych instytucji. Ten elektorat się podzielił i zagłosował 6 do 4 na Dudę w stosunku do Komorowskiego. Czyli on jest absolutnie heterogeniczny. I to też są ci ludzie, mają różne poglądy. To, w czym się zgadzają, to, że tak jak jest, nie może dalej być. Tak jak jest, nie może dalej być. Ta klasa rządząca, tu trochę już zaczynam być rybą w tym momencie, ta klasa rządząca, no, jako żywo nie udowodniła w ostatnim czasie swojej przydatności. Nie udowodniła nawet nie tyle przydatności, bo to są młodzi ludzie i naprawdę w tym wieku nie patrzy się na wiele takich wymiernych wskaźników pod tytułem no to dadzą mi 100 tysięcy miejsc pracy, tak? Znaczy nie oszukujmy się, nikt to ma trochę oleju w głowie, a to są naprawdę dobrze wykształceni, chociaż inaczej niż nasze pokolenie wychowane w starej maturze. Ci ludzie naprawdę od państwa zbyt wiele nie oczekują. Ale mogą oczekiwać choćby tego, że państwo, że ci, którzy tym państwem rządzą, nie będą traktować ich jak półgłówków i nie będą też jakby oczekują jakiegoś minimalnej przyzwoitości. Znaczy tego poczucia, że ci ludzie nie są zwróceni tyłem do nas, tylko z nas się w jakikolwiek stopniu wywodzą, czy choćby nas słyszą. W tym sensie, jakbym miał powiedzieć o tym szerszym aspekcie, który tutaj padał, podobieństwa do buntów, które były w Europie, są w Europie, najczęściej innym zabarwieniu ideologicznym. Tak, to są bunty, które dotykają najważniejszego aspektu europejskiej polityce współczesnej. Autonomiczności i suwerenność. I ten bunt ma bardzo różne oblicza. W Polsce ma prawicowy dlaczego? Dlatego, że jakby po tym okresie, który był, tych elit, które się absolutnie w zasadzie nie zmieniają, jak zobaczycie Państwo, jeśli się zmieniają, to bardziej w biznesie i to też z 55-latków na 45-latków. Tak? Z punktu widzenia mojego pokolenia, które było nauczone tego, że do czegoś trzeba dojść powoli, stopniowo, to jest taka perspektywa zupełnie okej. Okay, tak? Za 25 lat to my Państwa będziemy tutaj zapraszać. I to jest zupełnie zrozumiałe. Dla ludzi, którzy wierzą bardzo w siebie, są indywidualistami, uważają, że są bardzo kreatywni, to co się nazywa tak tym pokoleniem milenialsów, ale też młodszym, jak ktoś ma 20 parę lat, to nie będzie czekał 20, aż ten kredyt mu się zmaterializuje i będzie mógł zostać, nie wiem, prezesem. Zresztą nawet ci ludzie czasem nie chcą być prezesami. Chcą się w jakiś sposób sami spełniać w ciekawych, kreatywnych zawodach. I z tego punktu widzenia to, że państwo im coś da albo im czegoś nie da, nie ma takiego znaczenia. Bardzo wielu z tych ludzi mówiło o tym i też, nie wiem, choćby pisali teksty dla nas, poszukują czegoś autentycznego. To nawet ma mniejsze znaczenie, czy ten facet będzie radykalnym prawicowcem czy lewicowcem. A chodzi o to, żeby on w coś wierzył.
Chodzi o to, żeby on mówił to serio, a nie żeby mówił to takim zakłamanym, fałszywym językiem, jakiego pełna jest polska polityka, którym jest rodzaj mówienia o tym, kto pierwszy mnie uderzy. Tak? Idziemy na skargę do wyborców, jak do pani w przedszkolu. Proszę pani, to on zaczął. Tak? I Niesiołowski z Kurskim, którzy mówią o tym, kto zaczął, są po prostu śmieszni, a robią to od 8 lat. Więc nic dziwnego, że ludzie są po prostu zniecierpliwieni. Są zmęczeni, zniecierpliwieni i to jest bardzo dojrzała decyzja. Znaczy w tym sensie nie wiadomo, kto kogo wykorzystał. Tak? Paweł Kukiz miał ideę fix, że prowadzi JOW-y i prezydent Komorowski być może mu to ułatwi, umożliwi. To będzie największa, tragiczna w skutkach decyzja, jaką podjął w ciągu swojej 5-letniej prezydentury. I jakiś jedyny realny efekt tej kampanii, tak? Taki głęboko na lata zmieniający być może Polskę, do czego mam nadzieję nie dojdzie. Ale ci ludzie także wykorzystali Pawła Kukiza do tego, żeby zrobić, czego nie mieli okazji wcześniej, trochę użyć palikota, tak? A ten jest wzrost dwukrotny, do pokazania systemowi środkowego palca. I zrobili to na tyle skutecznie, że przywrócili tę scenę, ale oni nie mają konstruktywnej propozycji. Też dlatego, że to Iwan Gras też opisywał, a co ciekawe, o pokoleniu 68 pisał Paul Berman. Ci ludzie w dużym stopniu są antypolityczni w ogóle. Antypolityczni w sensie, nie że nie mają poglądów politycznych, to mają, ale chodzi o tę demokrację przedstawicielską. Ci ludzie, dlatego hasło JOW-y może być jakimś wytrychem, ponieważ ona obiecuje politykę oderwaną od partii. Oderwaną od tego, co utożsamiamy z tym zakłamanym językiem, który mówi nie komunikując. I jak zobaczycie Państwo, i teraz wracam do głównej myśli, która jest gdzieś na poboczu, ale chciałbym z nią Państwa zostawić, więc jej nie eksponuję. Mianowicie tej suwerenności i takiej autookreślenia. Tego jako podstawowych, nieadresowanych przez partie mainstreamowe zupełnie problemów współczesnej Europy. Bo tu Polska jest tylko jeden z przykładów. To, że ten bunt ma oblicze akurat prawicowe, wracam do poprzedniej myśli, rozpoczęte jakiś czas temu, wynika z tego, że mimo, że rządzi nami prawica, to jednak w sensie tego, co się utożsamia z establishmentem, to jest liberalna lewica. To znaczy nikt nie uważam, że czy nie wiem, TV Republika za mainstream, to nie są media opiniotwórcze. One mogą mieć duży wpływ i mają gdzieś w internecie na ludzi, którzy się tego odnoszą. Prawicy udało się w Polsce to, żeby być w większości i jednocześnie pokazywać się jako ofiara. To jest fantastyczny sukces, bo my w Polsce cenimy ofiar. Natomiast to, co się uważa za mainstream, to jest Fundacja Batorego, Gazeta Wyborcza, Polityka, no i ten Lewiatan, tak, tutaj wspomniany. Lewiatan w sensie wielki biznes. I w związku z tym ludzie się, jeśli chcą się ustawić w kontrze, a muszą się ustawić w kontrze, bo nie mogą się zgodzić na to, żeby traktować ich w ten sposób, ustawiają się w kontrze do establishmentu takiego, jaki widzą, tak? Też takiego, o jakim mówią mu ich ci trubadurzy, którzy są nakręcają ten bunt. Ustawiają się w kontrze do mainstreamu, jak zobaczycie palikota, mimo że on jest jednocześnie chce być i liberałem, i lewicą, wszystko jest mu jedno tak naprawdę, byle dojść do władzy, to on też był znienawidzony, tak? Zwłaszcza na początku przez ten tak zwany establishment. Więc on był okej, on był wiarygodny. Nie miał tej wiarygodności, której obecne pokolenie sprawujące władzę nie ma. I na sam koniec, jakby miał mówić o tych perspektywach, jakby jakie są realne perspektywy i jakie co się, nie chcę mówić, co się będzie działo, tak? Ale jakby miał mówić o tym, jakiego typu polityka w Polsce wygra. Nie wiem, czy ona będzie lewicowa, czy prawicowa. To będzie polityka, która w sposób fałszywy lub realny obieca Polakom to, co obiecują dzisiaj partie radykalne w całej Europie. To może być Budapeszt. Tak? To może być Budapeszt, dlatego że Orban wygrał nie dlatego, że Trianon i tak dalej, jakieś inne przypadki węgierskie, tylko dlatego, że Orban dostrzegł to, czego nie dostrzegają politycy z partii socjaldemokratycznych, chadeckich i liberalnych, żeby była jasność. Czyli, że dzisiaj największym problemem w współczesnej Europie jest brak poczucia sprawczości. Tego, że głosujemy i jednocześnie niczego nie wybieramy. I jeśli ktoś mówi, imigranci zabierają nam pracę, musimy ich usunąć, tak we Francji czy Wielkiej Brytanii i zdobywa poklask, dlatego że ma łatwe rozwiązanie. Orban mówi o tym, musimy zbudować silne państwo narodowe, suwerenność narodowa, tak, i zdobywa 60%. Ten, kto obieca Polakom, tylko jeśli ktoś im obieca to w ramach państwa narodowego, dlatego powiedziałem o braku perspektyw, to będzie kłamał. W ramach państwa narodowego dzisiaj w Polsce obiecać można tylko jakieś przewietrzenie elit i zmianę władzy. Ale jeśli nawet Kukiz zostanie premierem, w co wątpię, to nie będzie w stanie absolutnie nic zmienić. I to będzie wielkie rozczarowanie i nie wiem, jaka będzie następna fala buntu. Pewnie w końcu do tego.
Ja myślę, że dla liberałów nadchodzą dobre czasy przy rządzie, rządzie prawicowo-narodowo-radykalnym. Natomiast pytanie jest takie, czy można dać niefałszywą obietnicę? Bo to wszystko, co Państwo słyszycie w tej kampanii od Dudy, od Kukiza, akurat mało obietnic od Komorowskiego, ale to są fałszywe obietnice, które adresują mimo wszystko prawdziwy problem. Braku tej sprawczości. Tego się domagają Podemos i Syriza. Tego się domagali się wszyscy ludzie, którzy się buntowali w innych krajach, ale składali broń. Młodzi w Polsce również, niestety, nie widzę chęci instytucjonalizacji i budowy trwałej zmiany. Widzę, że Alik nie odbierze głos, więc pytanie jest takie. Mama, machasz tym mikrofon. Ale zabrał mi zegarek, więc jestem usprawiedliwiony, że nie muszę na niego patrzeć. Więc pytanie o to, jakiego to typu będzie zmiana. Jeśli moje założenie jest trafne, to czy to będzie zmiana, która dalej będzie mnożyła fałszywe obietnice? Wiele z tych fałszywych obietnic może być bardzo groźnych. Czy też to będzie jakaś próba odpowiedzi na to prawdziwe pytanie, na ten prawdziwy problem, jaki sygnalizują ludzie w całej Europie, czy to będzie jakaś odpowiedź, która będzie dawała odpowiedź realną? Odpowiedź realna oznacza, że będziemy budować władzę suwerenną, ponadnarodową i będziemy w stanie przekonać wyborców do tego, że wiele z problemów, które macie, także z perspektywą życiową, pracą, z tymi realnymi problemami, po prostu nie da się rozwiązać w ramach państwa narodowego. I że musimy się zacząć przyzwyczaić do tego, żeby przy zachowaniu tożsamości narodowej wywiązywać się poziom wyżej. Takiej oferty dzisiaj nie widzę i moim zdaniem szybko jej nie będzie, bo bardzo trudno sobie wyobrazić aż tak głęboką zmianę paradygmatu w polskiej polityce, ale jak powiedział Bartłomiej Sienkiewicz w wywiadzie dla nas, który postmortem opublikowaliśmy przedwcześnie na stronie internetowej, zanim ukazał się w druku, i powiedział to 2-3 miesiące temu, jeszcze zanim ten cookies się pojawił w takiej sile na horyzoncie, że żyjemy w środkowej Europie i to jest tak cudowne, że ona jest zupełnie nieprzewidywalna. No i przewidział, tak, to samo nieprzewidywalność. Dziękuję bardzo.